Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony Krzaku i witam was w kolejnym odcinku z Deforesta, a w tym razem, moi drodzy, patrzymy na 2, 4, 6, 7, 8 poduszek, na których było bardzo wygodnie, moi drodzy. My jesteśmy, tak, to jest cały czas Deforest i znaleźliśmy się, moi drodzy, na jachcie. Niestety nie pokażę wam, jak ja tu się dostałem, ponieważ odcinek tam poleciał bez głosu i tak dalej, ale takie rzeczy się zdarzają. Tak więc zobaczmy, co tutaj możemy sobie wziąć. Mamy kaseciaka i zobaczcie, uruchomimy sobie, mamy kilka płyt, ale pierwszą z góry pociśniemy i cyk, cyk i uruchamiamy sobie, moi drodzy, muzyczkę. Tak jest. Dalej mamy, zobaczcie, tu takie dwie fajne butle z powietrzem i sobie je wykorzystamy. No dobra, muzyczkę na razie wyłączymy. Mamy trzy przekąski, jedną wódeczkę i zobaczcie, tu mamy drzwi, które są zablokowane. Potrzebujemy karty, żeby wejść tam, dlatego będziemy o tym pamiętać. Tutaj widzimy, że Megan narysowała nam różowego jednorożca. Mleko. Zaginiony chłopiec, a zobaczcie, tutaj ktoś, kto wcześniej sobie mieszkał tutaj na tym jachcie, miał no fajną ostatnią kolacyjkę, głowę. Troszkę pieniędzy, jak najbardziej, i mamy już wszystko wzięte. Wychodzimy, jest poranek, jeżeli się nie mylę. Tutaj jeszcze sobie weźmiemy jedna lina, druga i trzecia. Niestety ja miejsca nie mam na te liny. Czy to na pewno jest poranek? To jest pytanie za 100 punktów. Chyba tak. Jeszcze sprawdzę, czy aby... Nie, drzemać będę mógł za chwilę, więc to jest już koniec dnia. Moi drodzy, tak, bo jest coraz ciemniej. Że znaleźliśmy te dwie fajne, a mamy nawet aż cztery, ponieważ ja już wcześniej tutaj zrobiłem ten domek, tą łódeczkę, to mam cztery aż kanistry z powietrzem. To w dzisiejszym odcinku znajdziemy przyrząd do nurkowania. Mam nadzieję, że uda nam się to znaleźć. Jest to bardzo blisko, tak więc będziemy działać. Widzimy się za chwilę, jak się zdrzemnę. No i jesteśmy z powrotem, tak więc ładny dzień, tak, bardzo ładny dzień, dzisiaj szybko jemy, cyk, cyk, oj, nie, nie, nie. Po prostu się tu napizio musiał, tak, pięknie i śmigamy. Wodę sobie tutaj, wodę mówię, jachcik sobie obczailiśmy, co tutaj się dzieje, dlatego przejdźmy jeszcze, tu mamy kilka walizek, z tym, że ja już je wcześniej brałem, dlatego drugi raz, chociaż nie, walizki jak najbardziej, bo tam będzie jakaś apteczka, jakieś leki, troszkę szmat, może jakaś taśma, tak więc można by to wziąć, ale nie będziemy tego brali, bo nie ma czasu, a czas to pieniądz, chociaż tutaj pieniążki nam się nie przydają w tej grze. Zobaczcie, co tu w ogóle dziwnego się dzieje, rekiny sobie po prostu leżą. O, i bierzemy jedną sodę. Rekiny sobie tutaj leżą, coś z nimi się tu stało, nie wiemy co, ale to nie było nic fajnego na pewno. A nawet walizki są pootwierane, już wszystko zabrałem, dobra. Moi drodzy, tak jak mówiłem wam wcześniej, troszkę tutaj nagrywałem, ale bez dźwięku i zobaczcie, udałem się na wyprawę, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest Pineska. Wracamy do pewnej jaskini, którą mamy chyba tutaj właśnie zaznaczoną na mapie. Ale bez mapy też tam da radę dojść, tak więc śmigamy sobie. Tu mamy jachcik, tu mamy wielkie drzewo, dlatego to będzie miejsce odniesienia, z którego będziemy zaczynać tą naszą wędrówkę, żeby znaleźć tą jaskinię, w której znajdziemy, mam nadzieję, rebreather, czyli po prostu maskę tlenową, tak, z butlą tlenową. Tu mamy jednego ziomka, ale on sobie ucieka z daleka już, tak więc fajnie. Mamy wielkie... O, zmęczyłem się trochę. Mamy wielkie drzewo. Jak widzicie, tu trochę unowocześniłem broń. Dałem jej kilka piórek, żeby była szybsza. Tu mamy kolejne rekinki 3. No coś niedobrego się tutaj dzieje. No i moi drodzy, mamy sobie kotwicę, gigantyczną kotwicę oraz mamy namiot, w którym możemy sobie wziąć garnek. Ja oczywiście ten garnek mam. O, taśma, super.
Electrical tape. Tutaj można zapisać i pójść również spać. Fajny plecak. Ale niestety nic z nim nie możemy zrobić. I moi drodzy, czy ja słyszę tych ciuli znowu? No nieważne. Jeżeli jesteśmy pomiędzy tymi, to tu wprost sobie pójdziemy pod góreczkę. I gdzieś tutaj powinna znajdować się... Sprawdźmy na mapę, czy to jest ta jaskinia. Tak, to będzie ta jaskinia, którą tutaj mamy. Tak więc... śmigamy sobie do tej jaskini. Ja mam ją zaznaczoną, bo ja kiedyś chyba nią wyszedłem. Jest taka szansa, czy nie? Cyk, cyk, cyk. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, jaskinio? Tu gdzieś przy kamieniu to będzie. Ta, 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 ta. Czy to będzie tu? Tak, to będzie tu. Mamy jaskinię. Mamy jagódki. Tak, jagódki. Zjedzmy sobie jagódek. Garść. I zaczynamy kolejną przygodę z jaskinią. I miałem nadzieję, że się uda znaleźć to, co chcę. No, już się ciemno robi. Weźmy zapalniczkę niezniszczalną. Moi drodzy, jesteśmy już w tej jaskini. Zleciałem na dół i już mamy zombo. O, cholero jedna. Poczekaj, poczekaj. Co ty taki jesteś? Moje piórka zniknęły, bo tutaj sejwika... wziąłem innego. Pal tą siekierę. Spokojnie, 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 panie, spokojnie. Dawaj te zęby. Okej, dobra, jakoś poszło, nic nie straciłem. Zróbmy sobie z nich tutaj ognisko. Co trochę kości dostaniemy. Cyk, cyk, cyk. W międzyczasie szybciutko sobie tutaj zobaczymy, co tutaj mamy dostępnego, moi drodzy. Pięknie, tutaj dużo szmatek będziemy mieli, widzę. Tam ja będę szedł? Nie, to jest... Tak, tu też można iść, pełno kasiorki. Apteczka, super. Alkohol, jak najbardziej. Taśma. Zróbmy tutaj jakieś koktajle. Bo ponoć nie możemy już wziąć więcej tego alkoholu. Alkohol bierzemy zawsze. Opal się. Słabo to wygląda. Czasem lepiej na zombiaczki chyba używać, jak jest ich więcej, tą broń, ponieważ ona jest szybsza. Dobra, ja sobie to później zrobię, załatwię. Gdzie one są? Te kości tutaj. Dobra, mamy wszystkie. Lecimy. Tak, musimy iść tutaj. Nie rozwalić sobie to. No, hałasu narobimy co niemiara. I tutaj, moi drodzy, zaraz się pojawi... Chyba trzech miałem zombiaczków i niestety one były silniejsze ode mnie. Cholera, zawsze to samo. Czemu mi to tak słabo idzie? Nie lubię takich miejsc. Ciemno jest, nic nie widzę, ale cię zaraz urządzę, gościu. O
najlepiej jest. No i dobra, udało mi się zrobić to lepiej jak ostatnim razem, ale armora trochę straciłem. Nie podoba mi się tutaj taka walka, jeżeli chodzi o takie ciasne tutaj pomieszczenia. Bardzo słabo mi to wychodzi, wolę otwartą przestrzeń. Dobra, zrobimy sobie z tych kości, które posiadamy wcześniej. Okej, i zaraz z tych kości również poczekamy, nie będziemy już nigdzie szli. Zrobimy sobie... Tu już zombiaczków więcej chyba nie powinienem mieć. Cały czas mówię zombiaczki, no wiadomo, mutanci, kanibale, żadne to są zombiaczki, ale no, może coś tam, coś tam. Okej, dawaj, dawaj, szybciutko mi tutaj, ponieważ my lecimy po sprzęcik, który nas tutaj interesuje. Cyk, 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 dawaj kości, gościu. No te kaski i te latarki. Baterię mam, mógłbym wziąć, miałbym fajną latareczkę na głowę, czołową. No ale niestety gra nie pozwala na takie coś. Co jest bardzo niefajne. Zrobić. Tak, będę mógł zrobić. No i dobra, mamy fulla, lecimy dalej. Tutaj droga jest tylko jedna. Pełno tkanin tutaj w tych kufrach. I zlatujemy sobie, moi drodzy, tutaj na dół. Zlatujemy sobie na dół. I znowu na dół można, a nawet trzeba. Głów nie chcemy, głowy już mamy. Tararara. Podpalaj mi to. I lecimy. Jezusa na krzyżu, okej. Ale my poprosimy jednak tutaj do obrony coś lepszego. I moi drodzy, po lewej stronie pięknie mamy to. Rebreather Collector. Butle jeszcze jedną niestety już nie możemy wziąć. Moi drodzy, gdzie to jest? Tutaj. Możemy w tym pływać. I będziemy mieli tlen, tak więc to była bardzo prosty sposób i tam pewnie też płynąć można, cholerka, ale w takie nieznane. Moi drodzy, to był sposób właśnie jak znaleźć tutaj aparat tlenowy, żeby można sobie nurkować i już teraz was zapraszam do kolejnego odcinka, w którym to użyjemy tego sprzętu, żeby spróbować znaleźć coś fajnego. Tak więc ja wam serdecznie dziękuję i do następnego, hejo!